dzisiaj chcę Ci pokazać, jak złożyć panoramę w Lightroom. Nie będzie to zwykła panorama złożona z kilku zdjęć, a bokeh panorama zwana też metodą Brenizera od fotografa, który ją spopularyzował. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Bokeh panorama jest to zdjęcie charakteryzujące się bardzo małą głębią ostrości oraz szerokim kątem widzenia połączonym z kompresją sceny. Najlepiej ta technika sprawdza się w statycznych scenach, przy sesjach portretowych lub podczas np. ceremonii ślubnej. Jeśli na zdjęciu będzie ruch, to ryzykujesz, że złożona z takich zdjęć panorama nie będzie wyglądała dobrze. Jeśli chodzi o sprzęt, obiektywy telefoto sprawdzą się tu najlepiej. Ja lubię do tego zadania używać mojego obiektywu 85 mm f1.8, ale każdy obiektyw od 50 mm w górę sprawdzi się w tym zadaniu. Ponieważ w tej technice chodzi o uzyskanie bajkowego rozmycia przy szerokim kącie widzenia, to użyj obiektywu o przesłonie f2.8 lub większej. Idealnie sprawdzą się tu wszystkie obiektywy z przesłoną f2, f1.8 czy f1.4. Pamiętaj, by zdjęcia zrobić w RAW. Daje to Ci większą możliwość edycji postprodukcji. Jeśli chodzi o czas naświetlania, to dostosuj go do swojej sceny. Grunt, by zrobił ostre zdjęcie. ISO ustaw na najniższe, jakie oferuje Twój aparat. W ten sposób będziesz miał najlepszą jakość zdjęć. Bardzo ważne jest też, by ekspozycja i balans bieli pozostały identyczne na wszystkich wykonanych do panoramy zdjęciach, tak więc przestaw aparat w ustawienia manualne. Tak więc jak krok po kroku stworzyć pierwszą panoramę z magicznym rozmyciem? Po pierwsze, skomponuj swój pierwszy główny kadr pionowo, tak by zmieścić w nim fotografowaną osobę lub osoby. Potem manualnie ustaw parametry zdjęcia i je zablokuj, by się nie zmieniły pomiędzy kolejnymi ujęciami. Ustaw ostrość na fotografowanym obiekcie i zablokuj ją w obiektywie lub w aparacie, by pozostała taka sama na każdym ujęciu. Teraz zrób główny kadr. Następnie rób kolejne zdjęcia, pamiętając, by każde z nich nachodziło na siebie około 1/3 kadru, by Lightroom mógł poprawnie złożyć panoramę. Ja przeważnie robię najpierw zdjęcia po prawej stronie, potem na lewo i dalej na górze i na koniec na dole. Im więcej zdjęć zrobisz do finalnej panoramy, tym efekt rozmycia będzie bardziej widoczny oraz rozmiar finalnego zdjęcia w pikselach będzie większy. Teraz, skoro mamy już zrobione zdjęcia, przejdźmy do Adobe Lightroom i złóżmy naszą magiczną panoramę. Przygotowałem te 28 zdjęć, które zrobiłem na sesji do właśnie tej panoramy. Zaznaczamy je, klikamy prawy przycisk myszki, bierzemy Photomerge, panorama, możemy też użyć skrótu Ctrl+M. Teraz załaduje nam się podgląd właśnie tej panoramy. Chwilkę to zajmie, to zależnie od szybkości komputera może zająć kilka sekund do minuty, dwóch. Ok, wyrenderowało nam się tutaj właśnie podgląd panoramy. Wygląda całkiem przyzwoicie. Zobaczcie, wyłączmy autokrop. Pokazuje tutaj wszystkie nasze klatki. Ja sobie włączę krop, bo podoba mi się ten krop w tej perspektywie. Ja używam tutaj opcji Perspective. Można użyć Cylindrical i Spherical. Ja już wcześniej sprawdziłem, najlepiej ona wygląda tutaj. Te linie właśnie tego budynku są najbardziej proste. Najbardziej przypomina to, co widziałem oczami swoimi, także zostawiam tu opcję Perspective. Nie używam innych opcji, nie używam opcji Auto Settings, bo no nie chcę tutaj tych parametrów stosować. Fill Edges to już całkiem inna bajka, ona służy do wypełniania właśnie tych rogów. Program stara się znaleźć jakieś tutaj piksele i je wypełnić. W tym przypadku to niczego mi się to nie zda, a po drugie wątpię, żeby dobrze to zrobił. Lepiej do tego użyć, jeśli już by trzeba, Photoshopa. Także włączam autocrop, klikam merge i panorama mi się po prostu teraz będzie robiła w tle. Chwilkę też to może zająć, zależnie od właśnie komputera, prędkości jego i ilości RAMu i innych podzespołów. Ok, panorama nam już się zrobiła. Zobaczcie, mamy ją tutaj. Wchodzimy w sobie do modułu Develop. I teraz musimy się zająć tutaj paroma rzeczami. Pierwsze, ja sobie przytnę to zdjęcie. Chciałbym tutaj zrobić kropa w proporcjach 2:1. Delikatnie tu przytniemy.
Tutaj myślę, że też troszkę delikatnie podniesiemy ten kat do góry, żeby nie było widać tego cienia nogi. Nie chcę go tutaj. Klikamy Enter. Dobra, myślę, że jest OK. Następna kolejność to jest pozbycie się tego człowieka tutaj w tle. Ja sobie go po prostu tak zaznaczę. Zobaczmy. Użyjmy sobie tutaj jakiejś trawy z tego miejsca. Myślę, że tak jak teraz jest fajnie. Następna rzecz, ta naklejka tutaj. Może użyjmy tutaj zbliżenia 1:3. Wystarczy przy tak dużej ilości pikseli. Nie musimy używać przybliżenia 1:1. OK, pozbądźmy się teraz właśnie tego. Ja bym go może zarysował tak. Mógłbym zrobić to w Photoshopie, ale lubię tak dużo rzeczy zrobić w Lightroomie bezpośrednio, bez potrzeby przechodzenia do Photoshopa. Usunę jeszcze tutaj taką jedną ryskę. OK, teraz zostało tylko tutaj taka poświata. Ją usuniemy w ten sposób. OK, tak jak stąd patrzę, jest naprawdę fajnie. Tu jest troszkę taki ciemny cień, może go też się pozbędziemy. Zobaczcie, bardzo fajnie. Następna rzecz, która mnie denerwuje, to jest ta naklejka tutaj. Tu będzie troszkę trudniej. Przypuszczam, że powinienem to zrobić w Photoshopie. No ale spróbujmy tutaj. OK, zaznaczmy sobie tak. Do samego rogu. OK, odchylmy sobie to na szerzej. Teraz znajdźmy sobie tu krzywiznę odpowiadającą naszej. OK, krzywizna jest, została nam ta poświata jeszcze paskudna. Ale może nam się uda jej pozbyć fajnie, zobaczmy. OK. I użyjmy może tego drzewa tutaj. Jest całkiem. Zrobimy jeszcze małą korektę. Zrobimy to właśnie tak. Teraz sobie przesuniemy to tu. Punkt przeniesiemy tu. Całkiem spoko. Może jeszcze mała korekta tu by się przydała. Przesuniemy to. Pobierzemy też stąd. OK, może z bliska nie wygląda to w 100% najlepiej, ale z daleka nikt tego nie zauważy. Tutaj żadnych jakby różnic. Myślę, że nie ma co kruszyć tu kopii o same takie małe detale. OK, ten punkt załatwiliśmy. Tu jeszcze widzę jakiś do światełek. Jego też się pozbyliśmy już. I teraz przejdźmy już do obróbki. Ja tu zastosuję swój preset. Spojrzałem wcześniej i zobaczyłem, że on fajnie będzie tu pasował. Będzie to preset z paczki mojej R2020, która jeszcze nie jest nigdzie dostępna. Ja ją od dłuższego czasu testuję, pewnie lada dzień może pojawi się do pobrania. Wezmę sobie tu preset City Jungle. Następny krok to będzie może jeszcze usunięcie jednej rzeczy, która mi teraz właśnie wpadła w oko. Będzie to tutaj ta skaza ciemna. Zróbmy sobie tak. Ta skaza nam się powinna ładnie usunąć. Bierzemy sobie pędzel. Włączymy sobie tutaj ekspozycję plus, czyli 0,3 ekspozycji damy. Myślę, że takim pędzlem po prostu gdzieś tej wielkości klikniemy sobie, o właśnie tak, żeby troszkę rozświetlić tutaj naszych zakochanych. Teraz przejdziemy do następnego kroku. Troszkę sobie wyostrzymy to zdjęcie. W tej właśnie chwili dodamy sobie tutaj wyostrzanie na 85. Detal przesuniemy sobie na 30 i maskowanie. Zobaczmy. Myślę na 35. OK, będzie OK. Dobra, mamy już wyostrzanie. Teraz zrobimy sobie tutaj mały gradient. Ekspozycję sobie obniżymy o -0,3. Gradient myślę, że pociągniemy sobie taki. O właśnie, gdzieś tak. Żeby przyciemnić tą trochę dolną część. Dobra, jest super. Teraz weźmy sobie tutaj pędzel. Bierzemy opcję cieplej ++, czyli ustawimy sobie temperaturę +20 i w ten sposób ja tu sobie pomaluję troszkę, o właśnie tak,
chcę pomalować tą górną część, żeby było widać więcej tego ciepłego zachodzącego słońca. Może delikatnie z altem sobie usunę tą ciepłotę z twarzy. Ok, tak mi się podoba, tak jak teraz, jest fajnie. Teraz dodam sobie jeszcze jeden, tutaj korekcję lokalną. Włączamy sobie pędzel, weźmiemy sobie zachód słońca 2. Zobaczcie, takie parametry pędzla. On też powinien być właśnie w moich darmowych presetach Słowik Inspiruje 2020 do pobrania z mojej strony. Ten pędzel właśnie. Teraz tym pędzlem pomalujemy sobie tak dosłownie tutaj jeden raz. O, dostaniemy taką fajną, fajną tutaj poświatę. Możemy delikatnie sobie o, tu usunąć jeszcze na dole. Bardzo fajnie to wygląda. Teraz myślę, że włączymy sobie jeszcze raz korektę lokalną. Weźmiemy sobie ekspozycję na 0,3, czyli w moim przypadku to będzie ekspozycja plus. Pomalujemy sobie troszkę tutaj te boczne części drzewa. Chcę je troszkę rozjaśnić. O, tak właśnie jak teraz myślę jest. O, właśnie, ok. Nie chcemy rozjaśniać twarzy, także tutaj sobie z altem przytrzymujemy i usuwamy to. Ok, następnym krokiem to myślę, że będzie troszkę jeszcze podostrzenie twarzy tutaj, bo one nie są chyba za ostre na tym zdjęciu. Jest delikatna miękkość tutaj. Weźmiemy sobie pędzel, włączymy sobie tutaj sharpness, ale zwiększymy sobie go na 30 i dodamy sobie tutaj jeszcze tekstury 35, myślę, że będzie ok. I teraz sobie malujemy tutaj po samych twarzach. Fajnie one nam wychodzą. Super. Dobra. Mamy to już zrobione teraz. Ok, teraz sobie oddalamy zdjęcie. Weźmiemy sobie jeszcze raz kolektę lokalną. Weźmiemy sobie ekspozycję na minus. Teraz delikatną taką ekspozycją minus 0,3. Ja sobie przyciemnię ten dół. Chciałbym go delikatnie właśnie tu przyciemnić. Właśnie tu troszkę więcej po bokach. Ale o, właśnie tak, mniej przy nogach. Możemy sobie z altem właśnie usunąć ewentualne o, przyciemnienie. Dobra. Myślę, że tak jak teraz jest ok. Teraz włączamy sobie tutaj filtr ten gradientowy. Wstawiamy sobie sharpness na minus 100 i przeciągniemy sobie go. Zobaczcie, właśnie coś takiego w ten sposób z jednej strony. I tak samo zrobimy z drugiej strony, też na minus 100. To powinno nam dać delikatne tu rozmycie tych drzew, które były na pierwszym planie i troszkę jakby zabierały skupienie naszego wzroku od tutaj właśnie zakochanych. Także w ten sposób myślę będzie dużo fajniej to zdjęcie się prezentowało. Dodamy sobie delikatnej winiety. Ja użyję sobie tutaj mojego presetu Vignette One. I myślę, że tak przygotowane zdjęcie jest już gotowe do pokazania klientowi. Mamy naprawdę piękną bukę panoramy. Jak dla mnie wygląda świetnie, zobaczcie. Tak mieliśmy gotowe pliki, tak obrobiliśmy to zdjęcie. Teraz już wiesz, jak zrobić bukę panorama od początku do końca. Tak więc ruszaj i zrób z tej wiedzy jakiś użytek. Jeśli będziesz publikował tak zrobioną panoramę na Insta, oznacz mnie Słowik Inspiruje, bym mógł zobaczyć, co stworzyłeś i zostawić swój komentarz. Mam wielką nadzieję, że ten film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś interesującego. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę, pomoże mi to w rozwoju tego kanału i nakarmi algorytmy YouTube'a. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, warto to uczynić właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!